Hej kochani, witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie. Słuchajcie, ja jestem dzisiaj tak ubrana w sumie na luźno. To jest koszulo, sweter, bardzo mi się podoba, ja go lubię nosić, jak już jest taka właśnie pogoda, na to bezrękawnik i tak też dzisiaj zrobię. Sweter był kupiony w Ciuchajce. O, on ma taką fakturę, bardzo mi się podoba. I słuchajcie, do kompletu naprawdę jest zimno, powiem wam, że niby mamy 10 stopni, ale założymy sobie komplecik, co wy na to, ten, który ostatnio kupiłam w sklepie, gdzie tu jest to chyba. Ja normalnie odwykłam od tego typu rzeczy. To jest w tym samym kolorze, tylko się niekoniecznie chcę ułożyć. Spróbujemy bokiem. O, chyba lepiej. No i słuchajcie, mam jeszcze komin, tylko nie wiem, czy to już nie będzie za dużo. Się nie ugotuję, ale w samochodzie jest zimno, bo byłam przed chwilą. No. Nie, dobra, to już będzie przegięcie. Komin będę nosić, ale jeszcze nie jest tak zimno. Także czapka w sumie może zostać. Czapka może w sumie zostać, mam też takie kolczyki. Ja je kiedyś dostałam od koleżanki z pracy. A zapach na dzisiaj będzie taki. One kiedyś były w Dino do kupienia. Także dobra kochani, zbieramy się, bo mam nadzieję, że dzisiaj w tych urzędach nam szybko w miarę pójdzie i będziemy szybko wolni, będziemy mogli działać dalej. Hej, słuchajcie, z bezrękawnikiem prezentuje się to tak. Tu mam też dziady, które mnie obcierają. Nie wiem, ja się cały czas łudzę, że one przestaną w końcu. No i co? No i tak wygląda to właśnie z tym bezrękawnikiem. Nie wiem, czy to będzie cokolwiek widać. Jedziemy. Kochani, zeszłam przed chwilą do Biedronki. Coś mi się te włosy nie chcą ułożyć za bardzo. I zobaczcie, mają jakieś nowości. To jest pizza. Ja wziąłam chyba pizzę salami, ale był też kebab rolo i w zestawie z kolą było po 15 zł bez grosza. A same chyba 9,99. Także nie wiem, próbujemy, bo ja nigdy tego nie jadłam. Może spróbujemy sobie te steny. Pani mi polała tutaj też ketchupem. Pani polała mi też sosem czosnkowym, także ja sobie wzięłam standardowo przecież zestaw, bo inaczej by nie mogło być. Słuchajcie, dostałam bardzo fajny telefon i powiem wam, że zaskoczył mnie, ale więcej informacji będę wiedziała po południu. Także może być dobrze. Słuchajcie, widoki widokami, ale spadamy, bo tutaj tak wieje, tak gwizda, że... Ale tak. Dobra kochani, lecimy do samochodu. Bo normalnie zmarzłam jak dziad. Jak zimno. Ludzie, święci, pańscy. Paranoja, normalnie. Jedziemy do domku robić obiadek.
włączymy sobie muzykę, trochę posprzątamy, umyjemy podłogę, póki nie ma nikogo w domu, nikt nie będzie deptał. Byłam na chwilę w Dinu, bo potrzebowałam jajka do schabowego i zobaczcie, co znalazłam. Peperomię, taką ładną, śliczną i do tego dwie doniczki. Bardzo podobają mi się te doniczki, więc mam ich kilka sztuk, więc dobrałam jeszcze, one są chyba po 8,99, także już w sumie ostatnie sztuki. No fajnie, zadowolona jestem z tej peperomii, no i mam oczywiście jajka, po które przyjechałam, nie? Powiem wam, że najadłam się tym tą pizzą, co to było w sumie? Pizza chyba z salami i z papryczkami. No, daję po migdałkach, nie można powiedzieć, że nie. Powiedzcie mi, czy wy lubicie, jak ja gadam z samochodu do was, czy wolicie właśnie w kuchni, w pokoju, czy lubicie właśnie, jak wam coś pokazuję w samochodzie, że coś zostało kupione, bo w sumie jestem ciekawa, ja lubię w samochodzie nagrywać, to jest mój drugi dom, ja się śmieję, ja lubię jeździć. Dlatego często też tutaj właśnie nadaję do was z samochodu. Dobra, kochani, jedziemy. Kochani, teraz tak sobie siedzę przy komputerze, ponieważ mam wolne 3 godzinki i najlepiej mi się patruje, jak jestem po prostu sama w domu. Boże, jaki mam pys. Nie do ogarnięcia. Słuchajcie, chciałabym się zwrócić do was z prośbą. Udostępnię wam zbiórkę Alana. Dalej wspieramy Alana i jego mamę. Słuchajcie, bo jest warto. Dostali zielone światełko, lecą do Barcelony. Muszą wpłacić pieniążki, także potrzebujemy tego wsparcia, potrzebujemy pomocy. I kochani, działajmy. Wstawię wam tutaj zdjęcie ze wszystkimi informacjami. Wstawię wam również linka do kanału jego mamy, która też tam o wszystkim opowiada. Kochani, liczę na was i ze wspólnymi siłami dalej będziemy mu pomagać, kochani. A póki co miłego dnia wam życzę. Thank you.